Zdecydowałam się ze względów nie tylko sportowych, ale też przede wszystkim pozasportowych wrócić tutaj do Polski. Wybrałam Łódź, UKS SMSTM Łódź z powodów też czysto właśnie rozwojowych. Jestem nie tylko zawodniczką, ale także jestem grającą asystentką trenera, więc mam podwójną rolę w tej drużynie, co stawia przede mną dużo, mam dużo celów i wyzwań z tym związanych. Właśnie, skąd taka decyzja, żeby jednak wejść na tą ścieżkę trenerską? Uważam, że jeżeli chodzi o rozwój kobiecej piłki w Europie, jest on widoczny. Jeżeli chodzi o rozwój piłki kobiecej w Polsce, nie, na dzień dzisiejszy nie chcę oceniać. Chciałabym zagrać cały sezon i to zobaczyć, ale uważam, że wszystkie zawodniczki, które mają jakąkolwiek smykałkę w tej trenerce i chcą to przede wszystkim robić, powinny zostać w piłce, powinny kreować różne ścieżki, nie tylko trenerskie, czy zostawać po prostu w sztabach szkoleniowych, po to właśnie, żeby tym dziewczynkom być dla nich po prostu takimi role model.